Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Ja jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję dosyć nietypową w moim wykonaniu. Natomiast samo urządzenie jak najbardziej typowe i obecne właśnie w każdym domu. Odkurzacz, moi drodzy, od Samsunga, a dokładnie jest to model, dosyć ciężka nazwa jak dla mnie, Kalistry Vacuum Cleaner. Przyjrzyjmy mu się troszeczkę bliżej. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj będzie dosyć krótko, myślę, bo ja nie jestem tutaj, nie będę ukrywał jakimś specjalistą od odkurzaczy, a zwykłym użytkownikiem, takim samym jak Wy, więc myślę, że też dlatego ta recenzja może tutaj mieć tak naprawdę duże znaczenie. Przede wszystkim zacznę od akcesoriów, które moim zdaniem są całkowicie standardowe. Przynajmniej te odkurzacze, z którymi miałem styczność, mam niemalże identyczne wyposażenie. Przede wszystkim duża wsawka z funkcją, która pozwala na czyszczenie dywanów, ale także parkietów po wysunięciu tutaj szczotek, które się znajdują. Ja sobie od razu przypnę i zobaczycie później zaraz dlaczego. Kolejna rzecz, no to jest zestaw wsawek, takie, które pozwalają nam na czyszczenie na przykład chociażby odkurzenie takiego narożnika czy innych trudno dostępnych miejsc. To jest w zasadzie, ja bym powiedział, wsawka 3 w jednym, bo mamy tak. Taką wąską, którą możemy sobie na przykład przejechać gdzieś tam między kaloryferami. Drugą szerszą, która dobrze się nada właśnie do wyczyszczenia różnego rodzaju mebli. I taka, której w zasadzie chyba nigdy w życiu nie użyłem, z dużymi włosami, ale można się nimi na przykład pomiziać. I te trzy wsawki tutaj, to są w zasadzie jedyne akcesoria. Kolejna rzecz, to jest worek. Moi drodzy, to jest zwykły odkurzacz workowy, ale też tak nie do końca, ponieważ mam tutaj pierwszy system czyszczenia, który zaraz Wam pokażę i w zbliżeniu i ogólnie. Słuchajcie, worek materiałowy wielokrotnego użytku, oczywiście to jest możliwością jego wyczyszczenia, tak? Natomiast w zestawie, prawdopodobnie to jest w każdym egzemplarzu, który również Wy możecie kupić, jest jeden worek taki zwykły, standardowy, papierowy do odkurzacza. Moi drodzy, ja Wam wspomniałem, sobie go postawimy, że w zasadzie to nie jest taki odkurzacz, który ma tylko i wyłącznie jeden system czyszczenia. Ten pojemnik, który tutaj widzicie, tak, on tutaj jest Cyclon oznaczony bodajże, na tym dokładnie Cyclon Filter. To jest, moi drodzy, pierwszy poziom filtracji, jaki tak naprawdę ten odkurzacz posiada. Odkurzamy sobie na przykład taki parkiet, tak, czyli tutaj o, z wsawką, tym się kawał Marley ostał. Ciągniemy te włosy tego tu osobnika z tyłu. No i teraz tak, normalnie to wszystko by poszło od razu do worka. Natomiast dzięki temu filtrowi tak nie jest, ponieważ całość osadza się tutaj na tym niewielkim filtrze i w samym tym pojemniku, tak jak w tej chwili widzicie. Dzięki temu sam worek, czy to stosujecie ten wielorazowy, czy te worki papierowe, starcza o wiele dłużej. Niestety minusem tutaj jest, że nawet w moim takim 50 parę metrów kwadratowych mieszkanku ja w czasie odkurzania prawie codziennego ten pojemnik muszę dwu, czasami trzykrotnie czyścić, mimo że psina jest wyczesywana. No niestety, ale te włosy dosyć szybko zapychają sam filtr i to również jest sygnalizowane później tutaj na tym wskaźniku na odkurzaczu. To jest oczywiście taki standardowy wskaźnik, jak możecie spotkać praktycznie każdym na chwilę obecną odkurzaczu, sprężynka, tak, czerwony kawałek jakiejś tulei, w zależności od tego, jaką odkurzacz tutaj musi siłę wydobyć, sądzą, jaki ma opór, no to to nam się przesuwa i sygnalizuje zapełnienie. W przypadku tego odkurzacza nie tylko worka, który jest w środku, ale również właśnie tego cycling filter. Dodatkowo, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o sam odkurzacz, no to oczywiście filtry, tak? Tutaj producent zastosował chyba najbardziej popularne HEPA H13 i podobno najlepsze. Żeby się do nich dostać, wystarczy oczywiście odkurzacz otworzyć i możemy sobie wyjąć filtry. Co do poziomu głośności, ja tutaj nawet przeprowadziłem krótki pomiar sonometrem, natomiast nie jakiś tam laboratoryjny, tylko taki zwykły z odległości, tak na moje oko jakieś 30-40 cm w tych granicach. No i co ciekawe, że na niższej mocy ten odkurzacz jest naprawdę cichy i na przykład tak jak Madzia sobie tutaj śpi za drzwiami, nie ma problemu, żeby odkurzyć. Oczywiście mocą cała wtedy też jest najmniejsza i jakichś tam dużych porządków sobie nie porobimy. Natomiast te największe śmiecie najbardziej odkurzymy. Przy maksymalnej mocy sącej, słuchajcie, on jest tak mocny, że w zasadzie od połowy, jeżeli mam jakieś niewielkie dywaniki, to nie jesteście w stanie ich odkurzyć,
ponieważ odkurzacz tak mocno będzie nam ciągnął, tak mocno będzie nam wsysał, że ten dywan będzie jeździł razem z tą końcówką, więc tą moc trzeba zmniejszyć. Oczywiście przy dużych dywanach takiego problemu nie będzie. Czas na podsumowanie. Tak jak mówię, ja tu nie jestem jakimś specjalistą od odkurzaczy. Powiem wam tak, ja jestem z tego odkurzacza zadowolony. Miałem okazję nim również przygotowywać tutaj mieszkanie do świąt i powiem wam, że naprawdę sprawdza się bardzo dobrze. Jak dla mnie osobiście rewelacyjnym rozwiązaniem jest ten cycling filter. Jeszcze raz go pokażę, ponieważ dzięki temu worek starcza na naprawdę długo. Bardzo łatwe czyszczenie, bardzo łatwy dostęp, bo on jest na rurze. Wyciągamy pak, cyk, czyścimy i odkurzamy sobie dalej. Wadą tego rozwiązania jest to, że dosyć często trzeba to czyścić, przynajmniej w przypadku takiego tu zwierzęcia. To, co mi się jeszcze nie podoba w tym odkurzaczu, to przede wszystkim brak sygnalizacji na przewodzie, że ten nam się kończy. On jest naprawdę długi, jednak powiem wam tak, no z czasem może się coś tam zaklinować, zepsuć i nie wiem, czy w zasadzie to jest koniec tego przewodu, czy go całego wyciągnęliśmy. Dlatego uważam, że tutaj takie pierścienie, naklejki zwykłe, które były kiedyś stosowane, żółta i czerwona, jak najbardziej powinny również znaleźć się i w tym modelu. Tak niestety nie jest. Co do mocy tego odkurzacza, ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, bo on potrafi porządnie wyczyścić, jeżeli macie na przykład parkiet, tak jak ja, to nawet drobinki, które się tam gdzieś mogły dostać pomiędzy poszczególne deski, bez problemu wszystko powyciąga. To by było na tyle. Słuchajcie, ja nie mam porównania do nie wiadomo jakiej ilości odkurzaczy, dlatego nie będę tutaj ani porównywał samego odkurzacza do innych modeli czy coś takiego. Ja tylko Ciebie mogę na koniec dodać, żebym kupił ten odkurzacz, to nie żałowałbym w zasadzie żadnej wydanej na niego złotówki. W tym filmie to jest na tyle i ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych.